właśnie się wymeldowaliśmy, tam jest jeden, znaczy no, nasz hotel tam jest. Jest właśnie trochę po 9, po 10. Wymeldowaliśmy się dzisiaj, jest nasz ostatni dzień w SUS. Idziemy teraz na pociąg, na trochę inną stację niż przyjechaliśmy, bo nie ma jakby tu ciągłości linii. I jak się idzie do monasteru, to trzeba iść na inną stację. Po drodze może jeszcze uda nam się coś zjeść. Ile mamy czasu? Mamy 50 minut, więc może, no i tak po drodze, to może coś zjemy jeszcze. Teraz właśnie jedziemy do monasteru, będziemy mieszkać w monasterze. Mamy wynajęte mieszkanie przez Airbnb. Ma być fajne, bo i trochę więcej kosztuje. No i ma dobre opinie, naprawdę bardzo dobre. Fajny widoczek będzie, no zobaczymy. Pan na nas już czeka, bo w ogóle pan właściciel, host, mieszka w Tunisie. I dzisiaj specjalnie musiał przyjechać do monasteru, to się jedzie ze 2 godziny, czy może nawet ze 3. Specjalnie po to, żeby nas dzisiaj właśnie zameldować, żeby nam dać klucze, pokazać nam mieszkanie i tak dalej, ale no ma to taki minus, że można u niego wynająć mieszkanie na co najmniej 5 dni, żeby nie musiał za często jeździć. No ale akurat mniej więcej nam to pasowało, 5 dni, chociaż chciałem chyba 4, bo chcieliśmy potem się przenieść do innego miejsca, też tak popróbować, no ale 5 jest ok. O, ale jest, wiecie co, gorąco, duszno strasznie. A tutaj jest chicken kebab, tylko kebab. Te okolice już pewnie znacie z naszych vlogów, chociaż w sumie przez ostatnie kilka dni nie było ich dużo. Ale to jest właśnie główna ulica, znaczy główna turystyczna ulica SUS, Habib Bourguiby. Tamten wysoki budynek to jest hotel SUS Palace, 5-gwiazdkowy, bardzo fajny. No i na końcu tej ulicy, na wprost, jest Medyna. A za nami morze. O, jesteśmy tutaj w jednej z bocznych uliczek. Tutaj jest zawsze duży ruch. O, jeszcze pan coś przyniósł. Szukran. Dobra, szakszuka. Zamówiliśmy szakszukę. Co to jest? O, to jajko. Jajko, jakaś fasola. Na pewno jest to fasola. Mhm. Jakieś różne fajne rzeczy. Kasia mówi, że jest po prostu pyszne, obłędne. A my już 3 razy byliśmy, o, tam na końcu, w tamtej restauracyjce. 3 razy z rzędu, wczoraj też tam byliśmy, jedliśmy pizzę, a nie nagrywałem chyba wczoraj. Przedwczoraj co jedliśmy? Kefteji i komunię. Ja się śmieję, że komunię, to jest kamunia. Kamunia, a Kasia kefteji. Tutaj wrzucę wam zdjęcia, jak wyglądała właśnie kefteji i jak wyglądała komunia a la kamunia. A teraz sobie szybko zjadamy i idziemy na pociąg. Ale jest gorąco, nie wiem, to może będziecie widzieć. Jak ze mnie spływa, dosłownie spływa ze mnie pot. Leje się ze mnie. O, tutaj widać. O kurde. O, zobaczcie. Po prostu leje się pot. Jest tak gorąco. O kurde, masakra jest. A szakszuka ogólnie nie jest zła, chociaż ja nie przepadam, to jest po prostu ogromnej ilości są fasoli. Ja nie przepadam za fasolą, wręcz nie lubię jej, no ale nie ma innego wyjścia. A tu jeszcze jest, oto zielone, to jest meszuja, czyli taki sos, powiedzmy to nazwijmy, tunezyjski, z zielonej papryki i to jest bardzo, bardzo ostre, bardzo ostre. No. Uważajcie, i właśnie meszuje jest jednym z głównych składników kefteji. I to jest po prostu piekielnie ostre i żeby, jeżeli będziecie w Tunezji i będziecie jeść kefteji i będzie dla was za ostre, to jest taki sposób, to widzieliśmy też mnóstwo lokalnych tak robi. I pan jak zobaczył, że Kasia też ledwo to je, bo było tak ostre, czasami przyniósł, zalał to po prostu ogromną ilością oliwy, takiej prawdziwej oliwy. Zmieniło to mocno smak,
ale było cały czas dobra. I właśnie oliwa bardzo złagodziła tą ostrość, więc jakbyście byli w Tunezji, to polecamy takie rozwiązanie, bo inaczej może być trudno zjeść kafteji. No, szakszuka zjedzona. Zostawiliśmy tylko tutaj trochę meszui, bo ja zjadłem trochę meszui, ale jest piekalnie ostra. Kasia chyba w ogóle nie zjadła. Nie, bo ostatnio to do meszui, znaczy kafteji to po prostu nie było wnętrzności. No, to jest po prostu coś ostrego bardzo. Wypalało żołądek i wszystko. I taka porcja włącznie z bagietką kosztuje 3,5 dinara, czyli 4,5 zł mniej więcej. A jest genialne. To znaczy, to ja nie jestem tego fanem. Znaczy ogólnie w smaku dobre, tylko nie, po prostu nie czuję się komfortowo jedząc fasolę, czy to był groch ewentualnie, coś takiego. Myślę, że to było różne rzeczy. Mhm. Ale w smaku sos sam bardzo pyszny, bardzo fajny. Z jajem sadzonym. No właśnie, tam było jeszcze jajko. Jajko zawsze robi robotę. Tam jest Medyna. O kurde, jeszcze mamy 800 metrów do pociągu w tą stronę. Ładna tu aleja z palmami, bardzo fajnie robi wrażenie. A tutaj właśnie przy nabrzeżu stoją statki pirackie, czyli te atrakcje, którymi można się przepłynąć. Jesteśmy właśnie na dworcu, tak tutaj wygląda prosty dworzec. Tam są dwie kasy, właśnie kupiliśmy bilety po dinarze, jeden dinar. Zobaczcie, jak jest gorąco, po prostu mi się w okularach woda zebrała, pot. Niesamowite. Siedzimy już w pociągu, niestety mamy kiepską szybę pękniętą. Zaraz ruszamy. Dojechaliśmy właśnie takim bardzo fajnym pociągiem, nowoczesny. Jesteśmy w monastyrze, tu już na nas czeka podobno, znaczy podobno, no wysłał mi zdjęcie, czeka na nas samochodem host, więc przyjechał w takim razie samochodem z Tunisu dzisiaj. O, widzicie, mój uśmiech jest, mam bardzo pozytywną minę, ponieważ no teraz naprawdę trafiło nam się bardzo fajne mieszkanko. No tak, no wygląda tak, jak się spodziewałem, bardzo fajne, zaraz wam właśnie pokażę, taki tylko tej szybki obrót. Kuchnia. Tutaj mamy balkon, taras, balkon z widokiem na morze, ale to zaraz wam pokażę. Tutaj przejdźmy najpierw do kuchni. Mamy bardzo fajną kuchnię. Jest wszystko, co potrzeba, no dosłownie wszystko, co potrzeba. Jest tutaj czysto, jest tu nawet i zmywarka bardzo spora i bardzo fajny ekspres z Aeko. Świeżo mieli kawę, właśnie sobie zrobiliśmy kawę. No jest tu naprawdę pełne wyposażenie. O, tu mamy i mikrofale, i piekarnik, tutaj jest lodówka i łazienka też jest super. Łazienka taka, kabina prysznicowa, tutaj włącznie z jakimś radiem, jakimiś biczami wodnymi i tak dalej, natryskami, z oświetleniem super. I idziemy teraz, najpierw jeszcze wam pokażę tutaj sypialnię, mamy osobną sypialnię. O, też z widoczkiem tutaj, o może tutaj złapię wam tutaj jasność, o taki mamy tu widoczek na taras. No o, i tu nawet drugi telewizor jest, jest i drugi telewizor, jest i klimka. I tutaj właśnie salonik też jest, można sobie fajnie posiedzieć. I tutaj też super część, mamy po prostu widok na morze. Tutaj część taka zamknięta, w sumie wszystkie są zamknięte, ale takie oddzielone jakby tutaj jedna. Ten taras jest olbrzymi, jest tak długi. No super. Można osobne pokoje porobić po prostu. Mhm. Można było z tego pokój zrobić. Piękny widok na morze. I tutaj też jakieś inne apartamentowce są. Świetnie jechałam.
na tacę z tyłu z rybami. Ale śmierdziały. Przepraszam, to nie jest problem. Nie problem. Wziąłem się udusza z smrodu, też po na targu świetna kupowa, no ale też mu nie powiem, że jest to dla mnie problem. Pan Mohamed bardzo miły i fajny facet, taki super gość. Jest tutaj tak naprawdę bardzo domowo, ale to z tego względu, bo ogólnie ten pan pracuje ogólnie w Tunisie, ale jakoś dla jakiejś firmy, gdzie często podróżuje po świecie, czy to, no nie wiem do końca gdzie jeździ, nie powiedział dokładnie, ale że często go nie ma w Tunezji. I tutaj po prostu kupił sobie to mieszkanie jakiś czas temu, jak mu się lepiej podobno powodziło. Jako takie po prostu mieszkanie wakacyjne i do tej pory tutaj przyjeżdża na raz na dwa tygodnie, czy coś takiego, i raz na miesiąc w roku sobie przyjeżdża tutaj po prostu tak wakacyjnie odpocząć, na wakacje. Ale że teraz, jak to właśnie ujął, jest kryzys w Tunezji i postanowił po prostu to mieszkanie wynajmować i sobie trochę odciążyć, dorobić do budżetu. Więc jest tu naprawdę bardzo domowo, nawet jak pan pokazał nam w sypialni, że wszystko jest czyste. Czyste jest wszystko, bo to jest dla mnie, moja żona to wszystko przygotowała, prała, wszystko jest czyste. Ze trzy razy to chyba zaznaczał. Mm-hmm. I no naprawdę tutaj jest tak bardzo domowo, nie jest tak jak czasami są takie Airbnb po taniości przygotowane, żeby po prostu jak najtaniej wynajmować. Nie, tu jest taki, no nie jest jakiś super luksusowy ten apartament, ale taki standard no pod siebie zrobiony. No nie żartuj, że tu jest nie fajnie. Jest luksusowo. Chcesz wrócić do Budżafara? Nie chcę do Budżafara. Wspaniały apartament, Budżafar, apartament. W ogóle powinni tą kuchnię zlikwidować, bo tam nic nie było. Nic się nie dało w tej kuchni zrobić. Nie no, Budżafar, znaczy, nie wiem, czy to może, w sumie nie ma jakiejś dużo lepszej opcji. No może w tej Medynie było fajne. Bo z drugiej strony w Budżafarze mieliśmy kuchnię, ale ta kuchnia średnio zdatna, bo jeden garnek, który jest maleńki garnuszek. I garnek, który jest strach cokolwiek ugotować, oprócz czajek, bo nawet chyba wody, nie, gotowała się chyba wody na kawę. Ja wczoraj zjadłam zupę i się zastanawiałam, czy... Dwa widelce, dwa noże, dwa talerze i to wszystko, więc trudno było nawet cokolwiek skorzystać z tej kuchni. No nie korzystaliśmy w zasadzie w ogóle, co tylko wczoraj sobie ugotowałam chińską zupkę, mamy naszą zupę. Przydawała się lodówka. O, lodówka to jest duży plus, bo jest, można się napić czegoś chłodnego. Ale nie działała klimatyzacja zupełnie. Klimatyzacja nie działała, no gotowaliśmy się strasznie. Sauna. Ogólnie, nie polecam. Średnio. A jak jeszcze tam przyjeżdża się właśnie z wycieczki, bo tam Rainbow tam jeździ z Polski właśnie, to kiepsko. Tu jest jeszcze druga część tarasu, tutaj mamy grilla, nawet prysznic jest. Gdzie ta woda spływa? Nie wiem, gdzieś po prostu sobie spływa. I tutaj okno do kuchni. Ciepła woda, tu mamy właśnie grilla. No można rybę kupić. No, na przykład, albo kurczaka. Kurczaka. O, to będzie tutaj fajny czas. No, właśnie wychodzimy z naszej rezydencji. Residence Horizon. Kurczę, wiecie co? Taki mały psikus się stał. Ponieważ na Airbnb to miejsce było zaznaczone w innej lokalizacji. Właściwie w centrum, przy marinie. A dopiero potem, jak już tu przyjechaliśmy, już chwilę siedzimy, dopiero się zorientowaliśmy, że mamy 2 km do centrum. Więc musimy teraz po prostu iść, idziemy właśnie na jakiś obiad, coś zjeść, pewnie jakieś jeszcze zakupy musimy sobie zrobić. No i musimy teraz iść tutaj po prostu 2 km. Znaczy z drugiej strony dobrze, bo się rozruszamy. Zrobimy trochę kroków, ale kurczę, no nie tak miało być. Na szczęście tu mamy blisko jakiś sklep. Tam właśnie musimy dojść. Tam jest centrum, tam jest Medyna. O, kolejna osoba, którą widzimy, że tutaj biega, więc to jest popularna trasa biegowa. I tutaj właśnie jest mnóstwo, to jest taka strefa właśnie takiej zabudowy, takich willi, domków, bloków mniejszych. No ale musimy jeszcze kawałek dojść.
jesteśmy już w Medynie, szukamy jakiegoś jedzenia. Nie ma jedzenia, nie ma jedzenia. Już przeszliśmy spory kawał, z kilometr znowu od... Przeszliśmy Medynę, tam były tylko jakieś... Albo było, znaliśmy, widzieliśmy jedną, ale to dosyć mocno drogą restaurację niby, a nie była wcale jakaś specjalna. Albo tylko jakieś takie, wiecie, proste rzeczy, typu kanapki, pizza. A chcielibyśmy co najmniej makaron zjeść, jeżeli już jakiś fast... O, tutaj coś jest. Nie, to sklep. Czy nie? Arabsko. I kurczę, nic takiego nie ma. No idziemy i są ewentualnie same kawiarnie. No w końcu udało nam się znaleźć knajpeczkę. Bardzo tutaj miły pan jest. Mówi nam po angielsku, pomógł nam wybrać rzeczy, pokazał wszystko co ma. Ja mam kurczaka z frytkami, Kasia ma makaron z sosem pomidorowym i ciecierzycą. I też jakieś dostaliśmy zupkę, jeszcze fasolę. I oczywiście bagietka. Bardzo, bardzo tutaj fajnie. Ale się objedliśmy. O kurczę, mi brzuch pęka, obżarłem się. Wydaliśmy na jedzenie i na picia 15 dinarów, czyli około 21 chyba złotych. Więc no, żeby zjeść cokolwiek, co nie jest fast foodem, to też jest taki trochę fast food, ale taki powiedzmy trochę lepszy. W sensie mówię, że nie kanapki, nie pizza. Ale żeby zjeść właśnie kurczaka czy makaron, no to trzeba już troszeczkę wydać w Tunezji. I to jest jedna z tańszych możliwości. Trudno jest zjeść coś tańszego. Chociaż tanio było wtedy w Tunisie. Porcja makaronu kosztowała 3,5... Nie, w sumie teraz Kasia też zapłaciła. Tak, a makaronu też chyba coś koło tego. Mój kurczak z frytkami 7, Kasi makaron 5, więc w sumie... A jeszcze była zupa. Jeszcze zupa była, ta kwasolka. W sumie dużo bardziej się opłaca moje, bo moje było z kurczakiem. Więc dużo konkretniejsze. Teraz już wracamy i idziemy znowu koło Medyny, tylko z drugiej strony i tutaj, o proszę, tyle jedzenia. Ale już znaleźliśmy inną knajpkę dalej, ale też już wiemy, że można przychodzić tutaj na jedzenie. Wygląda też nie najgorzej. No i kawiarnie oczywiście, jak zwykle, pełno ludzi. No i właściwie 98% czy 99% to faceci. Od razu czujemy, że dużo bardziej nam się podoba w monastyrze. Jest taki bardziej spokojny, nie jest takim wielkim... Znaczy, no jest... nie jest mały, nie jest to wioska, ale tak jest... Nie czuć takiej masowej turystyki. Aha. Dużo zieleni. Nie ma, znaczy, tam gdzie my mieszkaliśmy też była dyskoteka i to też takie było trochę, że tam do, nie wiem, drugiej w nocy łupało nam pod oknami. I pełno, nie wiem czy oni teraz nie mają wakacji. Pełno właśnie Tunezyjczyków, głównie ci faceci przyjeżdżają, jeśli się bawią na całego w SUS. Więc nawet przyjeżdżają na niemieckich i francuskich rejestracjach samochodami, więc to niezły wyczyn. No niestety mieszkamy na Zetupiu teraz, 2 km, no stąd to 3 km. Mieszkamy w tej pupie. Aha, ale 5 dni i potem się prawdopodobnie przeniesiemy tam do Mariny na 2-3 dni jeszcze. I właśnie, wracamy już do Polski, bo mieliśmy jeszcze trochę bardziej pojeździć. Mieliśmy jeszcze, nie wiem, z tydzień, dwa, może trzy nawet. Tak, planowaliśmy jechać na południe. My kiedyś byliśmy na południu, ale tylko na jednodniowej wycieczce. I chcieliśmy teraz na własną rękę, ale po pierwsze jest to bardzo czasochłonne. Tutaj nie ma takich fajnego transportu. Po drugie, Mateusz nie ma już urlopu, więc to też przeszkadza. Najlepiej byłoby mieć po prostu mieć urlop, pożyczyć samochód i jeździć, ponieważ noclegi są piekielnie drogie w Tunezji. Naprawdę, a jeszcze jakość do ceny to jest porażka. No, chcieliśmy tam, nie wiem, safaki, dżam, gabes, matmatę koniecznie. No ale słuchajcie, noclegi od 150 i to takie naprawdę nory z 50 zł. No i z transportem też i ciężko. I z transportem jest ciężko, więc... I jeszcze jakbyśmy gdzieś tam dojechali do Gabes, mieliśmy chyba jechać? Do Gabes i stamtąd do Matmaty można się przedostać. Ale to też na jakieś... Trudno, że jakbyśmy dojechali do jakiegoś miasta, mieć jakiś nocleg, ale potem dojechać do tych dziurów w ziemi. Nie ma kiedy zwiedzać, mamy tylko weekendy. No więc wiecie, a płacić, bulić tyle kasy za noclegi, no to trochę nie...
Nie, niekoniecznie. Znaczy chcemy wrócić do Tunezji kiedyś, ale na pewno z jakąś parą znajomioną. Ania, Łukasz, może by pożyczyć samochód i wtedy się rozkłada no, kasa. To byłoby super. Fajnie też skoczyć na Dżerbę. Na Dżerbie są przepiękne noclegi. Za naprawdę niewielkie pieniądze można mieć willę z trzema sypialniami ze swoim prywatnym basenem za niecałe 200 zł. Tylko, że ciężko jest z terminami, bo tam są zaklepane na pół roku w przód. Ale fajnie by było coś takiego jeszcze zrobić. No i kolejny jeszcze temat to bilety powrotne z Tajlandii, z Tunezji. Ciężko jest tanio wrócić. Znalazłem nawet teraz jakoś, na początku października miał być lot z Itaką, chyba czarterowy. Jakoś tanio było, bo było chyba po 320 czy 360 zł, no, ale tylko jeden. Jeden znalazłem go, wpisuję na dwie osoby i nie ma. Nie ma. Więc ciężko. I po prostu no, trafił nam się i tak nie tani bilet, właśnie na 30. W sumie ile? Prawie 700 zł od osoby. Wyszło 1268 zł. No coś niecałe 1300 zł. Lecimy jakąś francuską linią do... Nie, tunezyjską. Tunezyjską, no Valair A to jest tunezyjska, a potem Wizzarem. Do Lyonu. Lyonu. Do Lyonu i potem Wizzarem. I potem już Wizzarem. A wiecie jak to jest Wizzarem? Wizzarem jest tani bilet, ale jak się doklepie bagaż no. I te, to wychodzą takie ceny, że... W tym Nueve Air też musieliśmy jeszcze... Też było bez bagażu bazowa cena, więc trzeba było jeszcze dorobić bagaż. Co prawda my nie, teoretycznie nie mamy rejestrowanego, ale chcieliśmy wziąć, bo chcemy przywieźć jakąś oliwę, no tak, coś tam, jakąś harissę, więc wzięliśmy po prostu jeden bagaż rejestrowany, 10 kg nawet w tym pierwszym locie. Drugi mamy 20, ponieważ 20-kilowy bagaż w Wizzarze jest tańszy od 10 kg. A no właśnie, tak było, coś dziwnego, bo 15-kilowy chyba kosztował 16 czy nawet 19, 10-kilowy, a 20-kilowy za 20. Za 15. Także dlatego myślę, że właśnie z powodu tego, że są drogie bilety, Tunezja nie jest taka popularna na własną rękę. Poza tym noclegi, jest naprawdę baza noclegowa cienka, cieniutka. Egipt pod tym względem naprawdę to jest kosmos. A inne terminy, żeby przylecieć do Polski, to z 1000 zł trzeba liczyć od osoby. No i jeszcze ewentualnie tak jak myśleliśmy, żeby wracać właśnie przez Palermo. Ale to jak patrzyliśmy promy, to są promy rzeczywiście, ale okazało się, że już nie ma tych z kajutami promów, a bez kajuty to no nie, też no kilkanaście to... godzin na promie bez kajuty to byłoby ciężko i to jeszcze w nocy. Przyzwyczailiśmy się już do kajuty, jak tutaj płynęliśmy, więc to jest fajne. To dopiero pod koniec chyba października, czy w połowie października były promy, gdzie można było jeszcze zarezerwować kajutę. No i to też do Palermo i potem z Palermo no też znowu bilet kolejny. A Palermo za dwie noce, tam też noclegi nie są najtańsze, jak to były Włoszech, w dużych miastach. A potem jeszcze powrót do Polski, więc stwierdziliśmy, że już lepiej teraz po prostu... I odpocząć trochę w domu i pomyśleć o jakimś wypadzie na zimę do Azji. No, wracamy do Polski, chwilę odpoczniemy, może z miesiąc, to akurat będzie już listopad i coś może będzie nowego. No nie wiemy jeszcze, tak chodzi nam po głowie Laos, Kambodżo, ale z drugiej strony chcemy zrobić trasę sentymentalną, czyli Indonezja, Malezja, także... Zobaczymy. Zobaczymy. Dobra, idziemy dalej tutaj zwiedzać monaster. O, tutaj tyle kotów jest. Zbiegły się wszystkie, bo myślały, że coś Kasia dla niej ma, dla nich ma. A tu jeszcze jeden, ociera się. A tu zdziwko, oszukała się. Jakbym wiedziała, że będę, kupiłabym im mortadelkę. A tutaj dosłownie rzut beretem jest właśnie marina. Przyszliśmy do mariny. O, tutaj byłoby fajnie przypłynąć jachcikiem właśnie. Daleko nie byliśmy, no. Przypłynęliśmy na... Sycylię, tutaj już tak niedaleko. Fajnie tutaj, ktoś widać, że tutaj jest właśnie. Świeci się w środku.